jest Artur Gadowski z zespołu IRA. Artur Gadowski z zespołu IRA jest tą jednostką, która wzbudza najwięcej emocji. Jest tym człowiekiem, który powoduje wydzielanie dziwnej, tajemniczej substancji. Za chwilkę wręczymy mu insygnia. Są z nim jego współpracownicy, którzy także przyczyni się do tego sukcesu. Fanfary dla tego człowieka, dla którego wdowy porzucają swoich kochanków, dla którego konkubiny szaleją. W tej chwili, Piotrze, poproszę cię, abyśmy mogli wręczyć insygnia. Powolutku, powolutku, niech się święci. Ukazują się godła, ukazują się insygnia i oto puchar, genialny puchar metalowy, robiony przez 200 lat przez mnicha z Nankinu. Dotarł do nas parę chwil temu, nie ma się z czego śmiać. Piotrze, proszę cię bardzo, pochwyć go w swoje czcigodne dłonie. Ja natomiast wezmę w rękę tę oto koronę wysadzaną kamieniami znalezionymi na śmietniku, aby uhonorować ten dzień, kiedy człowiek Artur Gadowski będzie rządził nie tyle sumieniami, ile organizmami. Piotrze, podchodzimy do góry. Panowie, proszę o chwilę powagi. Zespół niech się lekko rozstąpi. Chodzimy po kwiatach. Sieć Excelencjo. I teraz następuje ta chwila w imieniu słuchaczek magazynu Rock Noc, w imieniu tysięcy łkających samotnych kobiet, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, w imieniu tych wszystkich uciśnionych, których cisną spodenki, kładę tę oto koronę na twoją głowę. Myślę, że umyłeś włosy. I oto Artur Gadowski, Sex King Anno Domini 94. Myślę, że ekipa magazynu, która realizuje dziś program, złoży mu głębokie oklaski. Proszę bardzo, posłuchajmy tego. Nie bądźmy nieśmiali. Program nasz w tej chwili realizowany jest na żywo. I oto pierwsza relacja. Artur, wiem, że jesteś zdenerwowany, wiem, że łydki telepią się z bólu, nie ma się z czego śmiać, wiem, że plomby wypadają. Co ty myślisz o tym wszystkim? Czy twoje życie zmieni się od dzisiaj? Bądź szczery z nami. Ja myślę, że tak. Wiesz, ja nie wiem, widziałem kiedyś koronację Miss Polonii, ona płakała. Ale ja nie będę płakał. Nie będziesz płakał, ale pozwolisz, że jako najbardziej seksownego wokalistę ucałuję cię w czoło. Uwaga, teraz kolejny element. Piotr, nie patrz na to, bo stracisz wzrok jak Lady Godiva. Mamusiu, rozumiem was, dziewczęta. Artur! 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 Artur Gadowski, zespół IRA. Artur jest wzruszony, ma mokre spodenki, ale to nic, jest mężczyzną. Myślę, że w tej chwili obejrzymy go w akcji, obejrzymy jak śpiewa, obejrzymy zespół IRA, obejrzymy tę formację, która wzbudza podziw i wielkie szaleństwo. Przepraszam, idę za chwilkę zmienić spodenki. Wspaniale! Dostanę dwa medale, bo na moim balkonie mieszka orzeł w koronie! Orzeł w koronie to dobroczyńca ludzi. To nic, że mi cały balkon zapaskudził. Poremy, a może ten orzeł mnie polubi. Ugotuje obiad i spłaci wszystkie długi. Leje orzeł w koronie, leje na moim balkonie. Leje, jejku, jak wspaniale. Dostanę dwa medale, bo na moim balkonie mieszka orzeł w koronie. Orzeł w koronie, na moim balkonie. Na balkonie, jejku, jak wspaniale. Hej! Dostanę dwa medale, bo na moim balkonie balkonie mieszka.
Agnieszka Orzy w koronie. Orzeł w koronie. O tę kompozycję prosiło mnóstwo kobiet, zwłaszcza te, które stoją rankiem w kolejce po większą porcję wędliny. Artur, jeszcze jeden element twojej godności. Z tyłu masz cudowny płaszcz przygotowany przez nasz program. Szyty był przez konkubinę przez ostatnie 3 tygodnie. Załóż go, ja podtrzymam ci ten kielich. A za chwilkę mój kolega Piotr Klat wspólnie z królem seksu rozlosują 10 koszulek magazynu Rock Noc, a będziemy losowali wśród wszystkich tych, którzy głosowali na Artura Gadowskiego. Arturze, nie wiem, czy kable pozwolą nam zejść niżej. Myślę, że będziesz tylko tak, wózek do nas. Wózek do nas. Proszę bardzo, Piotrze. Artur losuje. Tak jest. Uwaga. Mamy. Uwaga. Przeczytaj. Mamy. Wszystko, czy tylko? No. Któż wygrał koszulkę? Marzena Wiśniewska, ulica Grunwaldzka, 62/45, 72 600. Świnoujście. Świnoujście. Gratulujemy. Pierwsza koszula dla Marzeny. Zrób to. I nie bój się. Mamy drugą. Aleksandra Skorek, ulica Staropo... Ulica jest nieistotna, ale ważniejsze, że ma na imię Ola. Sosnowiec. Ola Sosnowca. Olu, koszulka jest twoja. Losujemy dalej. Proszę Państwa, dzieją się rzeczy cudowne. Stoję blisko króla, zaczynam płonąć. To są kotki takie, 4 tak, małe. To są kotki. Joanna... Pieczonka. Z Wałbrzycha. Z Wałbrzycha. Joanno, w tej koszulce będziesz rządziła na swoim osiedlu. To jest... Losujemy dalej. Nagrodę 4. Szybciutko. Renata Stelmach z Wałbrzycha. Widzę, że dziewczęta z Wałbrzycha szaleją za tobą szczególnie. Spróbuj swoją drobną, czcigodną, łaskawą dłonią pogrzebać dalej w wózeczku, abyśmy mogli zorientować się, któż następny będzie kręcił się w koszulce naszego pięknego programu. Dorota Zaman, ja tutaj przeczytam wam krótką informację. Najbardziej seksowny mężczyzna polskiej sceny rockowej to Artur Gadowski. Oczywiście ona się mylić nie mogła, bo wszystkie Doroty to fajne chłopaki. I szukamy dalej. Proszę bardzo. Szybciutko. Za chwilkę Piotr Klat wręczy kwiaty, ale to jeszcze za chwilę. Agnieszka Kmak z Wałbrzycha. Agnieszka Kmak. Proszę bardzo, z Wałbrzycha. Proszę Państwa, opanował Wałbrzych. Czuję, że dziewczęta, których ojcowie szukają przygody czarnego węgla pod spodem, mają jakieś specyficzne inklinacje, aby kontaktować się z człowiekiem o długich włosach. Proszę bardzo. O, nie mamy tu nadawcy. Niestety. Artur Gadowski, dobrze. Kolejna. I jeszcze. Prosimy, jeszcze dwie. Dobrze, że mamy tyle dymu. Aleksandra. Dobrze, mamy tyle dymu. Skorek. Tak jest. Po raz kolejny. Aleksandro, drugi raz nie można, to nie wypada. Ja dziękuję realizatorom za dymy. W tych dymach Artur Gadowski wygląda niczym bohaterka dawnego przeboju zespołu Omega, dziewczyna o perłowych włosach. I jeszcze jedna, ostatnia kartka. Szybciutko, ostatnia kartka. Aleksandra Skorek z Wałbrzycha. Sosnowca. Podpisała, że jest Sosnowca. Na pewno mieszka tam jej ojciec. Dobrze. Olu, zazdrościsz Piotrowi. Piotruś, zamiast Aleksandry ucałuj Artura. Ja już to zrobiłem i wręcz mu sztuczne kwiaty w rękę. Dobrze, po rękach. Artur Gadowski króluje. My zapraszamy was wszystkich na kolejne spotkanie z porcją dźwięków. Zobaczmy, jak się ekstatycznie rusza na scenie. Zobaczmy ten wzrok, zobaczmy te biodra. Temu oprzeć się nie można. Ja mam dla ciebie pewną 40-letnią kobietę. Wiesz, ty wiesz, ja wiem, my wszyscy wiemy. Rock Noc, taki jest rock and roll, taka jest prawda, taki jestem ja. A teraz Artur na scenie wraz ze swoimi przyjaciółmi.
cały czas uśmiecham.